Witam. Dzisiaj sięgnąłem po tytuł, jakim jest Galactic Mining Corp. autorstwa Windy Bird. Tytuł swoją premierę na Steamie miał 18 maja 2021, aczkolwiek prace rozpoczęły się praktycznie rok wcześniej. Gra startowała także na Kickstarterze, gdzie udało uzbierać się żądaną kwotę. Jako taką dodatkową informację powiem, że pierwsza część gry miała tytuł Geo 1, ta gra także miała nosić tytuł jako Geo 2, aczkolwiek finalnie przyjęła tytuł Galactic Mining Corp. To, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim bardzo fajnie wykonana oprawa graficzna. Wszystko, można powiedzieć, jest tutaj takie trochę cukierkowe i naprawdę nieźle się prezentuje. Podobnie jest też z warstwą dźwiękową. Bardzo fajne udźwiękowienie, bardzo fajne ścieżki muzyczne, tak więc tytuł można powiedzieć, że jest dosyć udany. Gra to taki, można powiedzieć, grinder, w którym musimy zbierać surowce, rozbudowywać tutaj parametry naszego sprzętu, tak więc jest to coś w rodzaju roguelite, ponieważ jeśli zginiemy, to zachowujemy wszystko to, co zdobyliśmy i to będzie nam służyć czy to do ekspansji, czy to, jak wspomniałem, już do ulepszania naszych zasobów. A o co w tej grze tak naprawdę chodzi? Powiem, że ja się miło zaskoczyłem tym tytułem, bardzo mi się spodobał i spędziłem w nim jakieś 30 godzin, tak więc polecam. Minusem jest to, że ta gra nie ma jakiegoś końca. Gramy, a w pewnym momencie zauważamy, że moment, ale tutaj nie ma końca. Tak więc tutaj przejmujemy rolę jakby takiego przywódcy kompanii górniczej i naszym zadaniem jest ekstrakcja surowców z dostępnych tutaj komet, księżyców, planet, czy też gazowych gigantów. I by dokonać tego, sterujemy specjalnym pojazdem, takim można powiedzieć wielkim wiertłem, które drąży tutaj tunel w głąb rdzenia, czy też można powiedzieć serca planety. I tutaj, w zależności od tego, z jakim obiektem mamy do czynienia, będziemy mieli różną grubość pancerza do przebicia, nim dotrzemy do jądra. Dajmy na to komety, które mają najmniejszą średnicę, coś około 50 km, a im większy i masywniejszy obiekt, czyli jak już mówiłem, księżyce, planety i te gazowe giganty, wtedy tych kilometrów do przejścia jest więcej i to też wiąże się z tym, że będzie trochę trudniej. A jeżeli uda nam się dotrzeć do samego jądra obiektu i go zniszczyć, to wtedy okaże się, że znaleziono kolejne jądro i tak do 3 razy i dzięki temu będziemy mogli zdobyć unikalny surowiec, który wypada właśnie po zniszczeniu jądra. Jest to tak zwane koretrium i ono będzie pozwalać kupować nam kolejne ulepszenia. I tutaj będziemy mogli pozyskiwać coś takiego jak powiększenie budynku, którym dysponujemy. Będzie on mieć więcej pomieszczeń, które też będzie można budować, a w nich zatrudniać kolejnych, można powiedzieć, specjalistów, dzięki czemu siła naszego wiertła, jego prędkość będzie rosła i dzięki temu będziemy mogli stanąć w szranki z coraz to trudniejszymi zadaniami. Oprócz tego przewiercanie się przez każdy surowiec da nam jakieś pieniądze, a te znów będziemy mogli wydać tutaj w okolicznym sklepiku, gdzie będzie można zakupić kolejne ulepszenia do naszej maszyny. Przede wszystkim pieniądze będą nam potrzebne do tego, żeby odkrywać mapę, na której startujemy, ponieważ odkrywanie kolejnych pól, co niestety kosztuje i im dalej od środka, w którym zaczynamy, tym niestety ten koszt się zwiększa. Tak więc odkrywając kolejne pola znajdujemy tutaj ukryte różne przedmioty, które właśnie trafiają do sklepiku, gdzie później możemy je kupić. Możemy też spotkać gotowych tutaj do wynajęcia specjalistów. Ich także będzie można zatrudnić, jednak tutaj trzeba będzie pewną ilość surowców, takich specjalnych surowców zebrać, które są poukrywane na planszy i niestety dosyć ciężko się je znajduje. Tak więc jest z tym pewna zabawa, jest nieco tajemniczo, ponieważ nie wiemy, na co trafimy, a obiekty, jak już mówiłem, mogą mieć różną średnicę, co też przekłada się na trudność w dotarciu do tego jądra. Każdy z takich obiektów, które zechcemy tutaj drążyć, ma też pewną specyfikację. Na każdym z nich napotkamy różne minerały i one cechują się różnym stopniem twardości, a to też będzie przekładać się na to, ile życia będziemy musieli poświęcić, żeby się przez coś takiego przebić. Każda z planet ma też 3 unikalne surowce i tych surowców trzeba będzie kilka zebrać, żeby móc posunąć nieco badania do przodu, czy też zatrudnić tutaj jednego z tych specjalistów. No i najważniejsza rzecz, każda z tych planet ma coś takiego jak element, który się cechuje. To może być lód, to może być ogień, to może być czarna materia i tak dalej. I one powodują, że także tracimy życie.
Tak więc będziemy musieli jeszcze nasz pojazd ulepszać właśnie w tym kierunku, żeby był odporny na takie czynniki atmosferyczne. Tak więc jest tutaj dużo rzeczy do zbierania, jest dużo rzeczy do ulepszania. Mamy tutaj różnorodne właśnie te surowce, przedmioty i jest też dział badawczy. Jeżeli zbierzemy jakąś konkretną ilość, czy to przedmiotów, czy to właśnie tej wydobywanej rudy, to wtedy będziemy mogli odblokować kolejne pokoje i te pokoje będzie można zamontować w naszej kwaterze głównej. Każdy z takich pokoi ma pewne parametry. Możemy tutaj zatrudnić specjalistów różnej maści, czy to ci, którzy zarządzają rynkiem, alchemią, jakiś mechanik, czy też ktoś, kto walczy, i oni też znacząco wzmocnią tutaj parametry naszych wierteł. Wiertła mają pewną moc, mają też HP, czyli życie, i mają też szansę na krytyk, czyli takie natychmiastowe zniszczenie danego pola, przez które się aktualnie przewiercamy. Z tym, że tutaj im bliżej źródła planety, czyli im głębiej, to niestety będziemy musieli coraz bardziej kombinować, ponieważ trzeba będzie się przebijać przez te najsłabsze surowce, ponieważ jeżeli będziemy się przebijać przez te twarde, to niestety to będzie powodowało, że coraz więcej życia będzie nam zabierane i finalnie może prowadzić do śmierci. Ale tutaj, jeżeli nasze wiertło zginie, nic wielkiego się nie stanie. Wszystkie surowce zachowujemy, trzeba będzie po prostu zacząć raz jeszcze. No i powiem, że grało mi się dosyć ciekawie. Niektóre plansze trzeba było przechodzić po kilkanaście razy. A jeszcze najważniejsze. Sam tryb rozgrywki polega na tym, że mamy tutaj planszę podzielone na kwadraty i ona przesuwa się stopniowo ku dołowi, w miarę jak będziemy tutaj wiercić coraz głębiej. I tutaj w zależności od tego, który surowiec zechcemy przewiercić, w tym kierunku musimy się oczywiście zwrócić. No i jak już mówiłem, największy problem w tym, żeby to przebijać się tylko przez te najbardziej miękkie surowce. Niestety nie jest to zawsze możliwe, niekiedy też natrafimy na przeciwników, którzy tutaj znacząco będą nam utrudniać naszą podróż w głąb ziemi. I znajdziemy także troszkę rzeczy, które można pozbierać, z tym, że one są porozrzucane, a cały szkopuł tej naszej podróży w tym, że widzimy tylko niewielki obszar wokół siebie. I tutaj właśnie jest pole do popisu, jeśli chodzi o tych specjalistów, ponieważ oni mają różne cechy. Niektórzy właśnie potrafią rozświetlić okolice, inni powodują, że więcej kasy zarabiamy, że odzyskujemy życie, jeśli niszczymy takie specjalne skrzynie z surowcami, czy też nasze wiertło będzie bardziej efektywne, będzie szybsze i będziemy na przykład otrzymywać mniej obrażeń od wrogów obecnych na planszy. Stopniowo jak będziemy tutaj blokować taki, jakby można powiedzieć, level, czyli ten level korporacyjny, to dzięki temu będą odblokowywane nowe pokoje, które możemy zainstalować. Te pokoje mają różną liczebność właśnie jeśli chodzi o ilość specjalistów, która może pracować w środku, ale też będą odblokowywane nam wiertła. Te wiertła będą mocniejsze, będą miały lepsze parametry. Niekiedy można będzie je także znaleźć w czasie eksploracji kosmosu i one pozwolą nam na tutaj coraz głębsze wyprawy. Tutaj tych jakby nie planet, tylko tych jakby układów jest 3 sztuki i wraz tutaj z postępem gry będziemy musieli właśnie coraz to mocniejsze wiertła instalować i ulepszać te nasze elementy, ponieważ później jest coraz trudniej. Niekiedy trzeba będzie się naprawdę nieźle napocić, by móc dotrzeć do jądra. Będzie to w pewien sposób dyktowane tym, co będziemy wybierać właśnie jeśli chodzi o drogę wiercenia, ale powiem, że tutaj nie za bardzo jest się czas zastanawiać. Tak więc tu z jednej strony jesteśmy naciskani do takiej dynamiki, a z drugiej nie za bardzo możemy wybierać tak na spokojnie, co można zrobić. Tak więc jeśli chodzi o moją ocenę, to jest to jakieś 7 albo nawet i troszeczkę więcej, jeśli właśnie chodzi o łączny wynik. Jak już wspominałem, jest to taka gra typowo grindowa, bez właściwie końca, ale daje zabawy na dosyć długą, powiedziałbym, jakieś 30 godzin to jest minimum, co tutaj będziecie mogli spędzić. Z tym, że praktycznie każda plansza to mniej więcej to samo. Ciągle tutaj wiercimy w dół, wszystko wygląda praktycznie identycznie, a różni się jedynie stopniem skomplikowania poziomu, czy też obecnością ulepszeń, które sobie zakupimy tutaj w sklepiku i które później losowo będą gdzieś tam wrzucane na planszy. Każde takie nowe podejście do planety będzie powodowało, że tutaj wszystko będzie losowo znowu umieszczone, tak więc nie trafimy na dwa identyczne zestawy, jeśli chodzi o układ klocków, które są obecne na planszy.
Jeśli lubisz takie gry, które opierają się na grindowaniu, na ulepszaniu, na sięganiu coraz właściwie głębiej, to ten tytuł może Ci się spodobać. Mnie się spodobał na tyle, że można powiedzieć, że całą praktycznie grę przeszedłem. Tak więc zakładaj kask na głowę, bierz kilo do ręki i ruszaj w głąb. Gra kosztuje obecnie na Steamie 47 zł i podobne ceny mamy także w e-shopach. Jak widać na Steamie tutaj nastąpiła lekka zwyżka z 42 zł, zapewne na wyjściu gra była nieco tańsza, do obecnej ceny 47 zł. Natomiast w e-shopach ceny startowały też 40 kilku, tutaj było przez chwilę 39 zł, a obecnie najtaniej za 43. Jeśli chodzi o ceny, to u nas gra kosztuje 47 zł, natomiast w strefie euro 49. Gra po instalacji zajmuje 645 MB na dysku, natomiast jeżeli będziemy chcieli ją zainstalować, to do pobrania będzie 560 MB. Gracze ocenili ją jako bardzo pozytywną, gdzie 89% z 333 recenzji jest na tak. Łącznie tych recenzji jest 380, z czego negatywnych jest 40. Gra jest dostępna jedynie w języku angielskim, nie ma niestety dostępnego spolszczenia. Nie jest także pokazane, iż gra posiada karty kolekcjonerskie, aczkolwiek właśnie dzisiaj autor zamieścił informację, że gra zostanie właśnie wzbogacona o karty, tak więc pewnie jutro zostanie to pokazane. Tytuł posiada także aż 100 osiągnięć do pozyskania, tak więc jest co robić, jeśli ktoś na nie poluje. No i teraz odnośnie aktywności dewelopera. Jak widać, ta zaczęła się praktycznie rok temu i tutaj stopniowo zostały dodawane nowe update'y, nowe treści wchodziły. W międzyczasie gra została przebrandowana na Galactic Mining Corps owego Geo. No i ostatnia aktualizacja była tutaj taka treściowa 22 maja. Tak więc co jakiś czas autor coś tam jednak dodaje. Jeśli chodzi o czas przejścia, to tutaj mamy tylko jedną ocenę. Ktoś wykazał, że jest to jakieś 29 godzin. Mnie to zajęło mniej więcej tyle samo. Natomiast jeśli chodzi o to, ile osób w nią gra, to niestety Steam Charts ma jakiś błąd, więc tutaj tego nie widać. Aczkolwiek na samym Steamie SteamDB podaje, że jest to 278 osób obecnie. I patrząc tutaj na ten wykres, to tak mniej więcej po starcie około 500 do 1000 i to tak powoli spada i obecnie coś około tam 200-300 osób pogrywa sobie. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżebyinaczej.hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć zawalczyć o jakąś grę, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie zapraszam także do swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora, link także w opisie.